Hej, montażysto! Zacznij w końcu montować kolejny odcinek Horror Tale. Pięknie proszę. Kiedy Horror Tale? Mam nadzieję, że montażyście nie stało się nic poważnego i za niedługo wróci do zdrowia. RIP montażysta. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. To jedno ze zdań, które zapadło mi w pamięć, nim stało się to. Ci, którzy czytają opis każdego innego filmu, wiedzą, o co biega. A dla tych, którzy nie wiedzą... Cóż, może zamknijcie oczy i się wczujcie. O pewnych rzeczach nie mówi się zbyt długo. Przejdźmy do odcinka. Mój kapelusz zaginął. Chcę go z powrotem. Widziałeś mój kapelusz? Nie, nie widziałem twojego kapelusza. Okej, tak się dzięki. Widziałeś mój kapelusz? Nie. Nie widziałam tu żadnych kapeluszy. Okej, tak czy siak dzięki. Widziałeś mój kapelusz? Nie. Czemu mnie to pytasz? Nie widziałam go. Nie widziałam żadnego kapelusza. Nie zadawaj mi więcej pytań. Okej, tak czy siak dzięki. Widziałeś mój kapelusz? Nie, nie widziałem nic przez cały dzień. Próbowałem gankować linię. Chcesz, bym kupił ci totem? Tak, poproszę. Widziałaś mój kapelusz? Widziałam raz kapelusz. Był długi i fioletowy. Mój kapelusz tak nie wygląda, ale dzięki tak czy siak. Widziałaś mój kapelusz? Co to kapelusz? Dzięki tak czy siak. Nikt nie widział mojego kapelusza. Co jeśli nigdy go nie zobaczę? Co jeśli nikt go nie znajdzie? Mój biedny kapelusz. Tak za nim tęsknię. Co się stało? Zgubiłem mój kapelusz i nikt go nie widział. Jak on wygląda? Jest niebieski, strzelisty i... Widziałem mój kapelusz! Ty ukradłeś mój kapelusz! Kocham mój kapelusz.